kwietnia 2010. Fakt. Jak Państwo pamiętacie, osią poprzedniego odcinka była informacja, którą przekazał Radosław Sikorski ówczesnemu szefowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu o śmierci brata profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego i powodach tej śmierci, piloci i tak dalej, na jakiej podstawie Radosław Sikorski te informacje miał, na jakiej podstawie je zdobył już tak we wczesnym momencie, tuż po katastrofie, kiedy wszystko jest niejasne, kiedy pracują ciągle ekipy śledcze. Antoni Macierewicz, marszałek senior Sejmu Rzeczpospolitej, przewodniczący podkomisji smoleńskiej w naszym studiu. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Mamy jakieś poszlaki, które nam mówią, co tak oświeciło Radosława Sikorskiego, że przekazał wersję, która no, po 11 latach ciągle w mediach głównego nurtu jest obowiązująca. Piloci, błąd pilotów, brzoza, a potem było to ubogacane o kolejne dodatkowe elementy, tam pijany generał i tak dalej. No, za bardzo się nad tym zastanawiałem, przywoływałem na poprzednim spotkaniu wypowiedź jego urzędnika, który twierdzi, że otrzymał te informacje od attaché obrony pana generała Wiśniewskiego i wydawało mi się, że jest mało możliwe, żeby to pan Wiśniewski był rzeczywiście tego autorem, ponieważ z kolei miał on się dowiedzieć od kontrolerów lotu z wieży. Na pewno nie mógł się dowiedzieć od kontrolerów lotu z wieży, to jest w ogóle bezsporne, ale wydawało mi się, że to jest też niemożliwe, żeby on tę informację otrzymał od kogoś, dlatego że podobno siedział wówczas w autobusie. No ale przyjrzałem się bliżej informacjom na temat pana generała Wiśniewskiego i okazało się, że on był związany z wojskowymi służbami informacyjnymi. W związku z tym ta moja refleksja, która go z tego eliminowała, jednak chyba jest do zakwestionowania i można się naprawdę poważnie zastanowić, ponieważ pan Wiśniewski jest także autorem takiego dokumentu z 2008 roku, który przywołuje stanowisko Rosjan mówiących o tym, że bracia Kaczyńscy to dyktatorzy, no i że w ogóle pan Tusk, jeżeli chce mieć przyjaźń rosyjską, to powinien doprowadzić do tego, żeby jednak trochę krytykowano tych braci Kaczyńskich, żeby trochę ich zablokowano, żeby trochę inaczej jednak oni byli traktowani. I rzeczywiście zaczęła się wówczas taka wielka operacja dezinformacyjna i atakująca Lecha Kaczyńskiego. Między innymi właśnie, że Kaczyńscy to są dyktatorzy, no i tak dalej, i tak dalej. Do dzisiaj tę opowieść mamy. Więc chciałbym zweryfikować swój punkt widzenia, jeśli chodzi o pana Wiśniewskiego, pana generała Wiśniewskiego, attaché obrony w roku 2008 i w 2010. Jeżeli on przekazał tę dezinformację, bo na pewno nie mógł się o niej dowiedzieć od kontrolerów lotu, to jest absolutnie nieprawda. W związku z tym tutaj te źródło WSI trzeba brać pod uwagę. Ale chcę też powiedzieć, że zaczęliśmy też analizować gazety, które wówczas wychodziły w Smoleńsku i w ogóle w Rosji, które pisały na temat katastrofy. Między innymi Nowaja Gazeta opisywała 12 kwietnia, jak doszło do katastrofy. Myślę, że mogą Państwo tak, to słów zobaczyć. Nowaja Gazeta, obecnie już zabroniona w Rosji. Jest to pozycja, która jest laureatem Nagrody Nobla w zeszłym roku za promowanie postaw obywatelskich sprzeciw wobec reżimu Putina. No ale była to cały czas gazeta moskiewska i piszą ją i tworzą rosyjscy patrioci. Czym są dzisiejsi rosyjscy patrioci dzisiaj doskonale wiemy. No, wtedy było, podejrzewam, tak samo. Tekst, który Państwo widzicie, zatytułowany jest 4 razy Zachód na posadku. Sytuacja niebywała, czyli 4 razy podejście do lądowania. Sytuacja niespotykana. Może przeczytajmy ten tekst w tłumaczeniu komisji. Do czasu wydania numeru wersja błędu pilota została uznana za główną i to nie tylko w Rosji. Wszystko wskazuje na to, że błąd pilota doprowadził do katastrofy samolotu prezydenta Rzeczpospolitej, powiedział polski ekspert lotniczy Tomasz Szulc na antenie TVN24. Pilot normalnie odmówiłby lądowania samolotem, ale tym razem rzekomo próbował wylądować 3 lub 4 razy i to jest sytuacja niespotykana. Szulc zasugerował, że na pilota najprawdopodobniej wywierano presję, aby wylądować, ponieważ na pokładzie znajdowali się wysocy rangą dygnitarze. W TVN-ie pokazało się to i to jest ważny przyczynek do naszej dyskusji 10 kwietnia o godzinie 11:23. Czyli co, 2 godziny po katastrofie z niewielkim haczykiem, tam ciągle jeszcze były ekipy i nie sposób, nie było nawet żadnej konferencji prasowej, nic, po prostu trwają badania przyczyn katastrofy. No, co więcej, próbuje się odwoływać ta gazeta do pana Szulca. Pana Szulca za chwileczkę będziemy mogli usłyszeć i zobaczycie państwo, że on rzeczywiście o tej 11:20 wygłasza takie przemówienie. No, nie ma wątpliwości, że on tego nie może mieć z rozmów, które się odbywały w samolocie, czyli z CVR-u, czyli z skrzynki tak zwanej, czy rejestratora głosowego, bo tylko rejestrator głosowy mógłby coś takiego zanotować. Rejestrator głosowy miał być analizowany dopiero według Komisji Millera, według Komisji Maku, dopiero 11 kwietnia, czyli dzień później. Wprawdzie gazety rosyjskie już wieczorem i późnym popołudniem 10 kwietnia wskazywały, że ten dostęp do tego rejestratora Rosjanie już mieli, ale dopiero koło godziny 18:20. Tymczasem pan Szulc już o godzinie 11:20 mówi, że tutaj oto mieliśmy do czynienia z presją wywieraną przez dygnitarzy na, rozumiem, że tutaj jest wskazanie na prawdopodobnie na pana prezydenta Kaczyńskiego, presją na pilotów. No to jest zupełna fikcja. Otóż TVN24 to kłamstwo, tę dezinformację spokojnie wtedy upowszechnia. Już o godzinie 11:23. W związku z tym widzimy, jakie jest rzeczywiste źródło dezinformacji, kłamstwa smoleńskiego. To kłamstwo żyje dalej. Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że najważniejszą kwestią, która w tej chwili chyba nie podlega dyskusji, jest to, że przyczyną katastrofy były problemy z asertywnością. To znaczy nie problemy techniczne, to też nie przede wszystkim problemy techniczne, a przede wszystkim problem z tym, że pilot, który w normalnych warunkach powinien bez wahania odmówić kolejnej próby podejścia do lądowania, wykonał tych prób aż zbyt wiele. Próbował wylądować podobno 3-krotnie, podobno 4-krotnie. W normalnych warunkach już po drugim nieudanym podejściu podejmuje się decyzję o lądowaniu na innym lotnisku. W normalnych warunkach ten sam pilot, jestem absolutnie przekonany o tym, po prostu zrezygnował bez lądowania. Tutaj, jak widać, odczuwał presję, świadomość tego, jak ważna jest misja, z którą pasażerowie jego samolotu wybierają się do Rosji i za wszelką cenę próbował wylądować. W którymś tam momencie po prostu przekroczył granicę ryzyka. To drugie podejście ma już charakter czegoś wyjątkowego. Jeżeli nie uda się drugie podejście, no to już wtedy sytuacja jest wyjątkowa i no, chyba jedynie w warunkach wojennych zdarzają się przypadki, że pilot próbuje lądować do skutku. Po kilku godzinach na miejscu pojawia się Donald Tusk i słyszy od Władimira Putina albo pana Szojgu, który to relacjonuje, tą samą wersję o 4 próbach podejścia na lotnisko. Ja nie wiem, czy pan Szojgu oglądał o godzinie 11:23 telewizję TVN24, no ale należałoby się zastanowić, w jaki sposób ta wiedza, czy od pana Szolca do pana Szojgu, czy może w drugą stronę, została przekazana. No, w każdym razie warto, żebyśmy sobie uświadomili, że oto mamy 2 ludzi, a którzy są źródłem fałszywych informacji, które w ogóle nie miały żadnej możliwości pochodzić z rzeczywistych badań tej katastrofy, czy też urządzeń, rejestratorów notujących ówczesnej rozmowy. Z jednej strony jest to właśnie pan attaché Wiśniewski, generał Wiśniewski związany z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, a z drugiej strony jest to TVN24. Z jednej strony mamy dezinformację, że samolot uderzył w drzewa i szedł zbyt nisko, uderzał w drzewa i to było przyczyną katastrofy, a z drugiej strony mamy informację, że genezą tego była presja ze strony polskich dygnitarzy. Później to zostaje uszczegółowione, że chodzi o pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Więc jak widzicie państwo, cała dezinformacja dotycząca tragedii zbrodni smoleńskiej jest przygotowana tak naprawdę wcześniej. Została przygotowana zanim doszło do tej katastrofy, bo przecież żadne, powtarzam jeszcze raz, źródła informacyjne pochodzące z samolotu nie mogły być dostępne ani dla pana generała Wiśniewskiego, ani dla pana Szulca, ani dla TVN24 i redaktorów tej bardzo istotnej, jeżeli chodzi o dezinformację smoleńską, stacji. Więc widzimy, że w Polsce byli ludzie przygotowani do tego wcześniej, żeby upowszechniać kłamstwo smoleńskie, zanim doszło do tej tragedii. To jest prawda o zbrodni smoleńskiej, o której trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać, że to jest klasyczny przykład rosyjskiej manipulacji przygotowanej wcześniej, wrzuconej w określonym momencie i cały czas, no bo tutaj kwestią jest konsekwencja, tak żeby konsekwentnie kłamać, to ludzie zmęczeni szokiem informacyjnym, szumem, wieloma jakimiś absurdalnymi teoriami, które również wrzucało KGB, czy to w internet, czy w media polskie czy światowe, czy dowiadywaliśmy się tam o jakichś analizach dokonanych gdzieś w Argentynie na ten temat jako rzeczywistego faktu. I w końcu zaczną wierzyć w to, co zostało im podane jako pierwsze. No, musimy mieć świadomość, że oba te media, które to upowszechniały, TVN24, ale także pan Sikorski, przepraszam, że go nazwałem mediami w tym wypadku, no ale on opowiada tę historię później także jako minister spraw zagranicznych innym dyplomatom przekazuje. A więc one oddziaływują nie tylko na polskie społeczeństwo, na polski naród, nie tylko są dezinformatorami, którzy mają Polaków okłamać, ale także, tutaj pan Sikorski szczególną rolę odgrywa, on to kłamstwo upowszechnia jako minister spraw zagranicznych, a więc jako kompetentny człowiek, jako człowiek, który przecież na pewno nie jest w żaden sposób wątpliwy. On mówi prawdę z pewnością. Każdy dyplomata tak to musi przyjmować, a on kłamie, a on atakuje polskich pilotów, a on upowszechnia dezinformację. No, przypomnijmy jeszcze te słowa Radosława Sikorskiego, tą rozmowę, połączenie nawiązane przez Centrum Operacyjne, gdzie pracownik mówi: dzień dobry panie ministrze, Centrum Operacyjne. Rozmawiałem przed chwilą z szefem konsulatu i attaché w Smoleńsku. Powiedzieli, że z wieży kontrolnej dostali informację, to było 15 minut temu, zdarzenie, że prawdopodobnie samolot zaczepił o drzewa przy lądowaniu i spadł. No, nie mogli otrzymać tej informacji z wieży kontrolnej. Sprawdziliśmy wszystkie relacje z wieży kontrolnej. Nie ma takiego zapisu. Żaden z kontrolerów lotu nie informuje, nie przekazuje informacji, że piloci zeszli zbyt nisko, że piloci uderzyli w drzewa. Oni odwrotnie, informacja jaką przekazują jest, że samolot zaczął odchodzić na drugie zajście i spadł. Taki jest przekaz wszystkich kontrolerów lotu. Żaden inny. A więc jest to dodatkowe oszustwo, dodatkowe kłamstwo. Służba generała Wiśniewskiego jest tutaj dość istotna i też no, pytania są wobec niego. Trzeba to rozważyć. Ja nie chcę tego rozstrzygać, prawda, ale rzecz jest naprawdę jego związki z WSI i rola WSI w TVN24 i wokół TVN24, które właśnie z kolei upowszechnia oszustwo i kłamstwo dotyczące, że to był wynik presji ze strony pasażerów, a zwłaszcza dostojników, którzy lecieli tym samolotem. No to razem tworzy jednoznaczną zupełnie sytuację pokazującą, jak przygotowywano zbrodnię smoleńską i jak przygotowywano dezinformację na temat zbrodni smoleńskiej. O zbrodni smoleńskiej będziemy pamiętać. Również ten pusty talerz na wigilijnym stole może być z myślą o kimś, kto padł ofiarą tej strasznej zbrodni. To prawda. Wszyscy będziemy pamiętali o panu prezydencie, o tych wszystkich, tej całej polskiej elicie, która została tam zamordowana. Wszyscy modląc się w Wigilię i pierwszego dnia świąt tych wielkich ludzi będziemy przywoływali, żebyśmy mieli pewność, że będziemy godnie ich reprezentowali, że nie pozwolimy na to, żeby oszustwo, kłamstwo smoleńskie nadal w Polsce funkcjonowało. Oni naprawdę zasłużyli na to, by powiedzieć prawdę, jak ich zamordowano, bo zamordowano ich dlatego, że byli przedstawicielami polskiej formacji niepodległościowej i byli przez Rosjan traktowani jako wrogowie, których trzeba zamordować. Antoni Macierewicz, bardzo dziękuję za ten program. Dziękuję. Za tydzień podsumujemy nasze prace i zaprosimy Państwa na nowy rok, ale to w przyszły piątek. Dziękuję bardzo, a tymczasem wszystkiego najlepszego, błogosławionych, dobrych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. A mnie wypada tylko dołączyć się do tych życzeń i powiedzieć Państwu, że fakty poznaliście, ale wnioski wysuńcie sami.